10 książek, które warto przeczytać. Wczoraj przedstawiłem Wam listę 10 najgorszych książek. Dziś przedstawiam Wam listę 10 najlepszych książek, przynajmniej moim zdaniem. Starałem się tak zbudować listę, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Będzie to zarówno fantastyka, jak i reportaż i oczywiście biografie. 10. Afganistan odpowiedzieć ogniem. Książka podpułkownika Grzegorza Kaliciaka, aktualnie właściwie już pułkownika, nazywanego powszechnie żartobliwie polskim Rambo. To pod jego dowództwem bronił się ratusz w Karbali, pod jego dowództwem działały polskie siły w Afganistanie. I o tym jest ta książka, o codzienności żołnierzy na wojnie. Opisy zarówno brutalnych strzelanin, jak i zwykłego funkcjonowania. Każdy, kto jest zainteresowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, powinien się zapoznać z tą pozycją. Opisany jest zarówno sam konflikt, jak i jego przyczyny oraz przyczyny ataku na WTC. Nie, nie zrobił tego Bush, zrobiła to Al-Qaida. Nie wierzysz i masz swoje teorie spiskowe? Przeczytaj. Książkę, a zmienić zdanie. Dziewięć Dracula książka Bramas Stokera z 1987 roku, nad którą autor pracował 7 lat. Historia polowania na wampira z Transylwanii. Jeśli ktoś lubi stare, mroczne opowieści, to zdecydowanie polecam. Książka jest napisana w formie dzienników, napisanych przez głównych bohaterów, co dziś jest dość rzadko spotykane. Jest to przykład powieści gotyckiej, a o samych powieściach gotyckich opowiadam na kanale Światowa Historia, także zapraszam. 8. Wyspa na Prerii: książka Wojciecha Cejrowskiego, opowiadająca o magicznej krainie, jaką jest amerykańska preria. Znany podróżnik opowiada o życiu w Arizonie, o zwyczajach kowbojów oraz o samych kowbojach. Dziki zachód we współczesnym świecie, siedem blues duchów, thriller, a może nawet horror, Jonathana Maberego, Halloween, mroczne miasteczko Pine Deep, czyli najbardziej przerażające miasto Ameryki oraz morderstwa, historia zbrodni sprzed 30 lat, morderczego gangu oraz siły zaświatów, która próbuje zawładnąć ludźmi, niesamowicie wciągająca opowieść. To pierwsza część trylogii, przyznam, że każda kolejna część jest coraz gorsza, ale właśnie ta, pierwsza, zasługuje na uwagę. 6. Szturman Rozmowa Dominika Rudkowskiego z jednym z twórców jednostki wojskowej Grom, Krzysztofem Przepiórką. Jeśli interesuje Was wojskowość, Grom, terroryzm czy wojna w Libii, bo właśnie tam Przepiórka szkolił żołnierzy, to jest książka dla Ciebie. Pozycja ta pozwala spojrzeć zupełnie w inny sposób na polskie wojsko, na stan wojenny oraz na wojnę domową właśnie w Libii. Dodatkowo są opisy zamachów terrorystycznych czy porwań samolotów w Polsce. 5. Rio Anaconda Kolejna niesamowita książka Wojciecha Cejrowskiego. Tym razem podróżnik zabiera nas na poszukiwania dzikich plemion Amazonii. A to, co najbardziej ciekawi, to Szamani. Cejrowski na własnej skórze przekonuje się o istnieniu czytania w myślach, mentalnej podróży po świecie czy przemiany w zwierzęta. A do tego opowiada historię spotkania szamana z samym diabłem. 4. Zakładnik Isis. Historia Daniela Ottosena, duńskiego fotografa, który trafił do niewoli Isis. Historia oparta na faktach, w której również znaczącą rolę odgrywa James Foley. Symbol tragedii, jaka spotyka ludzi porwanych przez terrorystów. Niesamowicie szokująca książka, po której ciężko się pozbierać, a wszystko poparte zdjęciami. 3. Lemi. Książka napisana przez Mikawola. Jest to biografia Lemiego z grupy Motorhead, z którym autor przyjaźnił się przez 35 lat. O wujku Lemi powstało wiele książek, w tym autobiografia zatytułowana Biała Gorączka. Ale to właśnie dzieło Lemi, moim zdaniem jest najlepsze. Historia dorastania w najbiedniejszych częściach Anglii, narkotykowy szał, amerykański sen i narodziny legendy, jaką stał się Lemi. To, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to końcówka książki, w której opisany jest rozwój choroby i śmierci lidera. Książka została wydana niedużo po śmierci Lemiego i chyba jako pierwsza opisuje te wydarzenia. Dla wszystkich fanów Motorhead, motocyklistów, fanów ciężkich klimatów rock'n'rolla oraz po prostu fanów ciekawych opowieści polecam. 2. Spowiedź heretyka sakrum profanum. Wywiad rzeka z Adamem Darskim opracowany przez Piotra Weltrowskiego i Krzysztofa Azarewicza. Nergal jest niesamowicie inteligentnym gościem i w naprawdę ciekawy sposób opowiada o swoim dorastaniu, black metalowym buncie oraz narodzinach sceny w Polsce. A dodatkowo mamy masę historycznych i filozoficznych przemyśleń, jest to jedna z tych książek, które potrafią zmienić światopogląd. I pozwalają przetrwać w najtrudniejszych chwilach. Inspirująca i motywacyjna. Gość wie, co mówi, w końcu pokonał raka. Dodatkowo wszystko wydane w pięknej formie, naszpikowane świetnymi grafikami i odważnymi zdjęciami. Obkultura stara się udupić każdego buntownika, oswaja go. Czy mnie udupiła? Nie czuję kagańca na pysku. Jeden władca pierścieni, moim zdaniem arcydzieło, autorem jest oczywiście Tolkien. Historia pierścienia władzy, który został stracony przez Pana ciemności trafił do istoty najmniej do tego powołanej. Magiczny świat, który jest dopracowany w najmniejszych szczegółach, a sama opowieść jest perfekcyjnie poprowadzona. Książka została podzielona przez wydawców na trzy części, każda po dwa tomy i warto przeczytać wszystko. Moim zdaniem, jeśli chodzi o literaturę fantastyczną, nie ma niczego lepszego. Sam czytałem to wiele razy i przeczytam jeszcze nie raz. Mówię wam, jeśli to przeczytacie, to zdacie sobie sprawę, jaki ogromny, ogromny ma to wpływ na poczucie estetyki. Dzięki za obejrzenie do końca koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie o czym chcielibyście kolejną dyszkę.